Cześć kochani, witam Was serdecznie i zapraszam dzisiaj na przykładowego foodbooka. Dieta niskowęglowodanowa, ketogeniczna dla osób, które chcą ograniczyć węglowodany w swojej diecie, przejść na dietę ketogeniczną albo trochę schudnąć. Polecam serdecznie, jest to oczywiście tylko taki jeden wybrany przykładowy dzień. Dzień zaczynam od ciepłej wody, często z cytryną albo z limonką i ze świeżą miętą. Dzisiaj jeszcze z koprem włoskim z mojego ogrodu, miętą i ziarnami kopru i kolendry. Na ciepło. Wspaniała woda łagodząca, cudowna na poprawę trawienia i idealna na czczo na rozpoczęcie dnia. Część przelewam do termosu i zabieram ze sobą, gdy wychodzę z domu. I robię ją też w takim specjalnym szklanym dzbanku, który mogę podgrzewać i później w ciągu dnia jeszcze pić ciepłą. Podrzucę Wam link do tego dzbanka, gdyby ktoś był zainteresowany. Czasami lubię wypić rano kawę, niecodziennie, bo piję też yerbę, piję matcha, ale jeżeli piję kawę, to tylko jeden rodzaj, jest to kawa organiczna, nietoksyczna, którą bardzo lubię, ona mi smakuje, piję ją albo ze śmietanką, albo z masłem klarowanym, albo bez niczego. Podlinkuję Wam też tę kawę, żebyście zobaczyli, jeżeli ktoś miałby ochotę wypróbować. Przed południem robię zielone soki z liści z mojego ogrodu, szczególnie teraz w sezonie. Przepis na mój taki ulubiony, codzienny sok, który nazywam sokiem długowieczności, podawałam już w poprzednim filmiku. Podlinkuję Wam jeszcze ten filmik, ale tutaj jest przede wszystkim seler naciowy, jarmuż, inne liście zielone, cytryna, ogórek, kwaśne jabłko i imbir. Śniadanie jemy najwcześniej koło południa i tutaj mamy omlet z ziołami. Roztrzepałam dla siebie dwa jajka, dodałam do nich sól, pieprz i zioła. Nic więcej nie dodaję do omletów, wrzucam taką masę jajeczną na nagrzaną patelnię z dodatkiem masła klarowanego. Zostawiam na kilka minut na małym ogniu pod przykryciem. I na końcu, gdy już jajka się zetną, na chwilę przerzucam na drugą stronę, już zdejmuję z ognia i po chwili przekładam na talerz. W tej wersji dodałam do omletu rukolę, pokrojonego pomidora i kozi ser. Doprawiłam jeszcze solą, delikatnie solą, pieprzem i ziołami. Smakowało naprawdę obłędnie. To taki super, super posiłek, śniadanie, które bardzo długo, na długo nam dodaje energii. Na drugi obiadowy posiłek będzie zupa i zapiekanki. Przepis na zupę pochodzi z mojego ostatniego e-booka. Jest to bajecznie prosta zupa pieczarkowa, jedna z moich ulubionych i niesamowicie szybka do zrobienia, jeżeli mamy już gotowy wywar albo rosół. Ja zawsze staram się w weekend ugotować wielki garnek z takiej właśnie bazy i w tygodniu tylko dodaję różne dodatki i robię bardzo szybko wtedy zupy. Na maśle klarowanym duszę sporą ilość pieczarek, doprawiam je solą, pieprzem, dodaję trochę, dodaję do wywaru, dodaję trochę masła i śmietanki. Później część wyjmuję, miksuję razem w blenderze, żeby tę zupę trochę zagęścić, dodaję ją z powrotem do garnka i zupa gotowa. Do zupy zamiast chleba przygotujemy sobie zapiekanki. Cukinię przecinamy wzdłuż, wydrążamy środek, smarujemy sosem pomidorowym i nakładamy duszone pieczarki, doprawiamy je solą i pieprzem. Wkładamy do nagrzanego piekarnika do 200 stopni Celsjusza i pieczemy około 12 minut. Gdy cukinia już jest dosyć miękka, posypujemy delikatnie mozzarellą i zostawiamy jeszcze na jakieś 3 minuty w piekarniku. Zapiekanki podajemy, możemy podawać z keczupem, posypane szczypiorkiem, ja tak bardzo lubię, w towarzystwie kapusty kiszonej i z miską zupy. Po takim lekkim posiłku znajdzie się jeszcze miejsce na deser i będzie to cytrynowy krem z awokado z sosem truskawkowym. Trzy bardzo podobne desery znajdziecie również w moim e-booku, a na kanale jest też filmik z takim deserem w jeszcze innej wersji. Podlinkuję Wam ten filmik, jeżeli macie ochotę sobie wypróbować. Pokażę Wam teraz dwie wersje kaloryczne takiego foodbooka i w pierwszej będzie to porcja kremu z pieczarek, jedna cukinia, omlet z dwóch jajek z dwoma łyżkami masła klarowanego, trzema łyżkami sera koziego, szklanką rukoli, pół pomidora, szklanka zielonego soku, 100 g kapusty kiszonej, podwójne espresso z dwoma łyżkami śmietanki i pół takiego deseru z awokado. I to wszystko to 1643 kalorie, oczywiście mniej więcej, w tym 72% tłuszczu i prawie 32 gramy węglowodanów netto. Druga wersja różni się bardzo niewiele od pierwszej. Zamiast dwóch jajek w omlecie dodajemy trzy jajka i zamiast połowy deseru z awokado dodajemy cały deser.
I teraz mamy 1909 kalorii, 71% tłuszczu i 39 g węglowodanów netto. Jeszcze jedna opcja, jeżeli ktoś chce mieć mniej węglowodanów netto i wyrzuci sok zielony i pomidora z tego omleta, to będziemy mieć 22,7 g węglowodanów netto i 1572 kalorie w pierwszej wersji. I w drugiej wersji też bez pomidora i bez zielonego soku 1838 kalorii i 30,8 g węglowodanów netto. I tutaj mamy więcej tłuszczu, wtedy 73%. Wszystkie wyliczenia są oczywiście orientacyjne, ale pomyślałam, że pomogą Wam po prostu poczuć, jak to może wyglądać. Więcej takich propozycji znajdziecie w moim e-booku, tam znajdziecie również tygodniowy, przykładowy jadłospis. Jeżeli macie ochotę na więcej takich filmików jak dzisiaj, dajcie mi proszę znać w komentarzach. Trzymajcie się ciepło, dziękuję Wam za oglądanie. Wszystkiego dobrego, pa!